Cześć! Zapraszam Was dzisiaj na nowego vloga, w którym opowiem o Påske, czyli o Wielkanocy w Norwegii. Wielkanoc w Norwegii jest takim czasem przede wszystkim odpoczynku, ale też czasem, w który przeznacza się na wycieczki, na aktywność na świeżym powietrzu, na wyjazdy zagraniczne, na wyjazdy na narty. I generalnie spędza się ten czas dosyć aktywnie. Tak jak powiedziałam na początku, Wielkanoc to Påske. I gdy przyjechałam tutaj pierwszy raz na święta Wielkiej Nocy, a było to 3 lata temu, rzuciło mi się w oczy, że w tym czasie prawie wszystko jest tutaj Påske. Po wejściu do sklepu widziałam, nie wiem, Påske ek, Påske lilier, Påske kanin, Påske shilling, Påske szynkę. Wszystko było tutaj z przedostkiem Påske, ale o tym też się już przekonałam i mówiłam, a raczej pisałam na blogu w wpisie o Bożym Narodzeniu, gdzie z kolei wszystko miało ten przedrostek Jul, bo Boże Narodzenie to jest Jul, więc tutaj z kolei wszystko było z przedostkiem Jul. No to teraz mamy Påske. I to, o czym na pewno warto wiedzieć, czy też opowiedzieć, jeśli co jest związane z Wielkanocą w Norwegii, to że mamy tutaj bardzo dużo czasu wolnego, czyli Påske ferie. Dzieci w szkole mają cały tydzień wolnego, cały tydzień już przed świętami jest wolny. Wiele firm w tym czasie też już się zamyka, bo pracownicy biorą sobie dodatkowy urlop te 3 dni i od czwartku z kolei, od Wielkiego Czwartku wszyscy już ustawowo mają wolne. I co ciekawe i na pewno może Was zainteresować albo też zaskoczyć, to to, że tutaj sklepy dzisiaj, kiedy to nagrywam, a jest Wielki Czwartek, też są już zamknięte. Czyli tak, Wielki Czwartek i Wielki Piątek. Wszystko jest już zamknięte, żadne firmy nie pracują, żadne placówki opiekuńczo-wychowawcze, w sensie szkoły i przedszkola, też już nie pracują. Jeśli chodzi o sklepy, to one będą otwarte jeszcze w sobotę, ale będą otwarte tylko przez kilka godzin, pozamykają się myślę najpóźniej o 15 czy o godzinie 16. I będzie to taki czas na zrobienie takich dodatkowych zakupów, jak nagle się okaże, że jednak czegoś nie kupiliśmy czy zapomnieliśmy, bo to nie jest już ten dzień, kiedy robi się mega wielkie zakupy świąteczne. Na to był czas właśnie do środy, w środę ostatni dzień sklepy normalnie pracowały i to był taki czas na zrobienie tych zakupów wielkanocnych. Poza tym w sklepach nie będzie już tłumów, dlatego że mnóstwo Norwegów na czas Påske ferie wyjeżdża. Tutaj bardzo popularny jest Påske Tour, czyli wyjazdy albo zagraniczne, i tutaj głównym kierunkiem jest Hiszpania, albo na chyty, znaczy hytter, na chyty do domków letniskowych. Chyty to są w ogóle takie, mówi się, że to jest drugi dom Norwegów, tak? Że każdy ma tam swoją chytę gdzieś tam zaszytą w lesie, w górach, nad fiordem. No, czasami one są naprawdę w przepięknych miejscach, te chyty. I to tam Norwegowie wyjeżdżają właśnie świętować Wielkanoc, którą przeznaczają przede wszystkim na to, że to świętowanie polega na tym, że spędzają ten czas właśnie na łonie natury, zaszyci w tych swoich domkach, spacerując. Jeżdżąc na nartach, bardzo popularne są wyjazdy na narty, mówi się, że to są ostatnie narty w sezonie i to jest Påske Ski. I właśnie oni spędzają ten czas w tych swoich domkach, w dzień spacerując, będąc na świeżym powietrzu, wygrzewając się w słońcu, łapiąc Påske Brun, czyli świąteczną opaleniznę, bo na Påske przychodzi wiosna, więc wypada też się trochę opalić, skorzystać z tego, że świeci słońce. O ile świeci. A wieczorem z kolei czytają kryminały. Nawet jeśli nie wyjeżdżają i spędzają święta w domach, to ten czas mija tak właśnie spokojnie, na takim celebrowaniu tego czasu wolnego. I to jest przeznaczone na właśnie w dużym stopniu na czytanie kryminałów, czyli Påske Krim. I to jest mega, mega popularna tutaj taka tradycja czytania tych kryminałów w Wielkanoc, plus oglądania kryminałów emitowanych przez norweską telewizję. Wrócę jeszcze teraz na chwilę do tych zakupów, bo tak jak powiedziałam, w sklepach jest już mało ludzi, no bo już wyjechali na te swoje Påske Tour, ale co jest ciekawe, dzisiaj właśnie Wielki Czwartek, bardzo duża część Norwegów mieszkających gdzieś tam w tych
w tej strefie przygranicznej ze Szwecją jeździ na zakupy do Szwecji, dlatego że w Szwecji dzisiaj jest normalny dzień handlowy, a że ceny tam są dużo niższe niż w Norwegii, to bardzo popularną taką tradycją wielkanocną jest właśnie jeżdżenie w Wielki Czwartek na zakupy do Szwecji. No wiadomo, no z Bergen tam nie pojedziemy, bo to jest bardzo, bardzo duża odległość, ale tamte okolice Oslo, Kristiansand, czy może nawet z północy, tego za bardzo już nie wiem, korzystają z tej możliwości i jeżdżą właśnie do Szwecji na zakupy. Jeśli chodzi o przysmaki takie, powiedzmy sobie, też porozmawiajmy o menu świątecznym, no to tutaj tak, też je się jajka, czyli polskie egg, popularny jest też kurczak, czyli polskie shilling i indyk, czyli polskie kalkun, do tego też jagnięcina, polskie lam, no i oczywiście ryby. Jeśli chodzi o takie typowo jeszcze wielkanocne przysmaki, no to tutaj obowiązkowo pomarańcze, na które nadal jest sezon i które teraz znowu były w bardzo atrakcyjnych cenach w sklepach i w promocji, no bo to jest taki niezbędnik podczas Polskę Tour mieć te pomarańcze gdzieś tam w plecaku, plus wafelki Wiklansz, które pokazywałam Wam już w tym filmie o tym, jakie nietypowe produkty można kupić w norweskim sklepie i link do tego filmu macie o tutaj. Także te batoniki są niezbędne, czy to są wafelki niezbędne podczas górskich wycieczek. Słuchajcie, nawet jak się otworzy opakowanie takiego tych wafelków, to w środku, na wewnętrznej stronie tego opakowania są wypisane zasady górskich wycieczek. To taka ciekawostka, może kiedyś będę pamiętać o tym, żeby mieć te wafelki przy sobie podczas nagrywania vloga i Wam je pokazać. I lecimy dalej, jak już jesteśmy przy wafelkach, które są czekoladowe. To powiem Wam, że Wielka Sobota jest dniem, kiedy można bezkarnie, bez wyrzutów sumienia i w ogóle na maksa objadać się czekoladą, z czego korzystają przede wszystkim norweskie dzieci, no bo to jest takie ich święto, ten dzień taki, Wielka Sobota i dzień objadania się czekoladą i słodkościami. Tego dnia często przychodzi właśnie polskie kanin, które zostawia te takie duże plastikowe jajka wypchane łakociami, czekoladą, czy też smogotami gdzieś tam w ogródku pod domem, czy w domu, to już jak komu leży. Dziecko musi najpierw sobie to wielkie jajo z tymi przysmakami znaleźć. I właśnie u wielu dzieci to jajo jest już w sobotę, u innych w niedzielę wielkanocną, czyli gdzieś tam rano dziecko biegnie do ogródka i sobie to jajo z tymi słodkościami znajduje. I drugim takim słodkim przysmakiem jest marcepan, też bardzo lubiany i uwielbiany przez Norwegów i on również pojawia się właśnie w domach w okresach Wielkiej Nocy. Okej, słuchajcie, odetchnęłam, bo to wszystko na jednym wdechu, ale no lecimy dalej. Jeśli chodzi o domy, to one są dekorowane na Wielkanoc Påskepynter, czyli wielkanocnymi dekoracjami, no i to tutaj nic oryginalnego, czyli są jakieś tam stroiki, gałązki wierzbowe, na których są zawieszone kolorowe jajeczka, no kurczaki, żółte świece, żółte poduszki, żółte zasłony, no wszystko generalnie, no raczej tak w kolorze żółtym, ale też pojawia się dużo takich typowo skandynawskich, gdzie jest takie drewno połączone z jakimś tam kolorem zielonym i tak dalej, takie fajne, stonowane, bardzo eleganckie, ładne, podobają mi się te ozdoby świąteczne. No i taką, oczywiście stawia się też kwiaty, właśnie, teraz powiem o kwiatach i to są albo polskie lilier, czyli żonkile, które też wystawia się na tarasach, w oknach, przed domami, przed wejściem do domu i tak dalej. Plus oczywiście tulipany, żółte tulipany, całe piękne bukiety żółtych tulipanów i po te tulipany nie trzeba jechać na przykład specjalnie do kwiaciarni, bo one są dostępne w każdym markecie już na tydzień czy na dwa tygodnie przed świętami, bo te domy właśnie dekorujemy już wcześniej, a nie tylko, że stawiamy kwiaty dopiero w sobotę, tylko tak jak mówię, no już wcześniej wszystko jest udekorowane i tą Wielkanoc czuć w powietrzu tak jakby. Co jeszcze? Właśnie, bo jeśli chodzi o sklepy, to zobaczcie, co jest bardzo ciekawe, te sklepy są nieczynne, tak? Mówię o sklepach spożywczych, są nieczynne już właśnie czwartek, piątek, otwierają się w soboty, są nieczynne w niedzielę i w poniedziałek, ale w związku z tym, że tutaj
właśnie tak jak powiedziałam, na Polskę przychodzi wiosna, tak? Zaczyna się wiosna. Norwegowie zaczynają pracę w swoich ogrodach czy na tarasach, dekorują ogrody, tarasy, przed domami już wystawiają kwiaty i tak dalej. Dlatego na przykład centra ogrodnicze, takie duże sklepy z ogrodniczymi, nie wiem, z sadzonkami, z różnymi akcesoriami ogrodniczymi i tak dalej, są otwarte. I u nas na przykład, co mnie bardzo zdziwiło, nasz ten sklep ogrodniczy, który mamy tutaj w naszej miejscowości, będzie czynny zarówno w niedzielę wielkanocną, jak i w poniedziałek wielkanocny. I to jest takie trochę zaprzeczenie tego, że te wszystkie sklepy są pozamykane, bo jednak to ogromne centrum ogrodnicze będzie czynne. No ale to też wynika z tego, że oni w tym czasie, mówię oni, Norwegowie w tym czasie, o ile nie powyjeżdżali na te swoje polskie tour i polskie ski, będą pracować w ogrodach czy też przed domami. Okej. I myślę, że powiedziałam chyba Wam już wszystko. A na pewno pojawi się pytanie o tradycję taką, tradycję religijną. No tutaj nie słyszałam o tym, żeby były jakieś specjalne nabożeństwa świąteczne, żeby Norwegowie w jakiś taki sposób bardziej duchowy czy religijny spędzali Wielkanoc, bo tak jak mówię, to jest bardziej taki czas odpoczynku i aktywności na świeżym powietrzu. I nie ma tutaj tradycji święcenia pokarmów na stół wielkanocny, jednak my możemy skorzystać z takiej możliwości, bo w Bergen jest kościół, w którym odprawiane są msze dla Polaków, jest ksiądz, polski ksiądz, który odprawia tutaj msze i święcenie pokarmów w sobotę normalnie się odbywa, także można sobie pojechać ze swoim koszyczkiem i tam te pokarmy poświęcić. Ale tak jak mówiłam, Norwegowie pokarmów nie święcą. Okej, no i to tyle, słuchajcie. Korzystając z okazji, chciałabym Wam życzyć wesołych świąt, samych słodkości od zajączka. Wypoczywajcie, spędzajcie ten czas radośnie i aktywnie, nie przejadajcie się za mocno i do zobaczenia w następnym vlogu. Good Polska!